Siemano. Cześć. Dzisiaj zabieramy Was w przeszłość. W przeszłość, tam gdzie czas się zatrzymał dla wielu tych mieszkańców, że tak powiem, którzy tutaj spoczywają już od kilku ładnych, dobrych dekad, lat. A chodzi głównie o co? To jest chyba radku Mercedes był kiedyś. To nie był Mercedes. Jaki Mercedes? To jest Ford. Ford Granada. Już poznałem po tyle. Ale czas. Ale tutaj tego jest. No to Adrian. Ja jestem w swoim żywiole. Ale tutaj tego nie jest. Duży Fiat. Duży Fiat, proszę bardzo. Co z niego zostało? No dla nich już się czas zatrzymał kilkanaście lat temu. Kilkadziesiąt lat temu się zatrzymał już czas dla tych samochodów. Proszę bardzo, Skoda. Coś niesamowitego. Jak Zaporożec. Tak zwany Iwan. Jeszcze pokaż silnik, Radku. Tak, tak. Z tyłu. Proszę zobaczyć, kurde, widlak, czterocylindrowy widlak. Maluszek. O rany. Jest syrena, piękna syrena. To jest na razie maluch. Bardzo skorodowany. To chyba renówka, jak się nie mylę. Nie wiem. Nie wiem. Po tych samochodach ciężko już poznać, co to za marka. Niech widzowie nam powiedzą, co to mogło być. Dokładnie. To jest piękny widok. Zobacz, w środku samochodu drzewo wyrosło. Jego przyłamało na pół już. Kurde. Patrz, jaki piękny, duży Fiat. Szok. Generalnie ujmując, są dwie historie tego miejsca. Pierwsza nam mówi, że tutaj kiedyś mógł być komis i ten komis został opuszczony ze względu, że właścicielowi się zmarło. Druga historia jest taka, że to był szrot i również temu właścicielowi się zmarło. Także no, są dwie różne historie, jest jedna prawda, bo właściciel zmarł i pozostawił to w takim stanie, jakim jest do tej pory. No generalnie nie wiemy, jaka jest, która historia prawdziwa. W większości marek samochodów to już się nie da rozpoznać. Adrian znalazł ciekawą ciężarówkę, więc kierujemy się do Adriana. Z tego co widzę, to prawdopodobnie Ural, ale to tylko prawdopodobnie. To jest rad ZIL. ZIL, proszę bardzo. To jest ZIL. To znowu się pomyliłem.
Jeszcze wiatrak działa od wentylatora. Jeszcze wiatrak wchodzi. Proszę, tutaj mamy tabliczkę znamionową. Już nic nie widać. Zardzewiałą bardzo, ale jest. Ale Radku, jakby nie było, zobacz jeszcze. Powietrze w tych nich jest. Tu bym się trochę kłócił, ale jest to możliwe. Zobacz, jaka piękna syrena Bostow. Myśl radziecka, niocca, nie łamiocca. Jeszcze by parę razy młotkiem w silnik by uderzył, jeszcze mógłby zapalić. Mógłby. Samochód wojskowy. Zobacz, drewniana skrzynia. Jeszcze paka jeszcze jest. No. Spójrzmy, co tam w środku ma. Strasznie to wszystko skorodowane. Ale jeszcze jakieś zegary. Proszę bardzo, zegary. Tutaj czas się zatrzymał dla nich. I do końca obmierają. I chyba tak zostanie. A tutaj chodźcie, zobaczcie. Zobaczcie, w jakim stanie dobra Łada jest. Łada Niwa. Ale zobacz, jak już ona jest w tak dobrym stanie, że ta brzoza z tyłu, co za nią wyrosła, ją ładnie ją otuliła. W jakim stanie jest to Łada? Super stanie. Tylko siadać i jechać. I kierownicę stawić. Nawet bez kierownicy. Zobacz, ale zobacz, wszystkie samochody zostały rozkradzione. Z tablic rejestracyjnych zostały rozkradzione. Z emblematów wszelakich. I tak dalej. To na pewno wiem, że to jest rynówka. Tak. Też tutaj stoi już z 15 lat, jak nie lepiej. Lepiej. I mamy kolejnego Iwana. Jest i chyba Skoda faworyt. To jest faworytka? Chyba tak. Też nie wiem. Chyba tak. Ale jest taka możliwość. Sporo ciekawych, zabytkowych aut, dużo trabantów. Proszę bardzo, tutaj Skoda 105. Daczka. Ja cię kręcę. Maluszek. Pozwolicie, że w ciszy przejdziemy i pooglądamy każdy z tych samochodów. W większości już nie mają silników.
Są to samochody z PRL-u. Ale zdarzają się również i nowsze. Są też częściowo rozbite auta. Po jakichś kolizjach drogowych. Kolejny ładny maluszek. Dla kolekcjonerów aut zabytkowych jest to raj. Prawdziwe cmentarzysko. Dokładnie, Adrian. Trochę serce boli, jak się to wszystko ogląda. Bo te auta już są klasykami. Te samochody już są dosyć drogie. Jaki to jest Peugeot? Volkswagen Passat stary, chyba pierwszy Passat, jak się nie mylę. Ford. Jaki to Ford? Escort? Escort. Escort, tak. Proszę bardzo. Skoda 105. BMW. Bemka. Tak. Pokażę swojemu synowi, on jest w BMW-kach zakochany. Jaki model BMW stoi? Jest rozszabrowany praktycznie. Tam też jest BMW. Jest, no, faktycznie. Kolejny maluszek. A tutaj maluch dla Toma Hanksa. Tak. Poruszamy się również wśród walających się części samochodowych. Adrian, muszę ci powiedzieć, że bardzo piękne miejsce, ale jednocześnie przerażające. Za serce. Nie wiem, podobno ktoś tego pilnuje. Tak słyszałem, ale czy to prawda? Skoro każdy może sobie tutaj wejść, to raczej nikt tego nie pilnuje. Ale okej. Kiedyś marzenie każdego normalnego człowieka w latach 80. A dzisiaj to marzenie stoi tutaj w takim stanie. Sam kilka lat jeździłem takim samochodem w latach 90. A swoją drogą ciekaw jestem, jakby mój maluch wyglądał, którego sprzedałem 25 lat temu. Może tutaj gdzieś stoi? Jest to niewykluczone. Nie, nie poznałbym go pewnie. Dla mnie on był charakterystyczny. Kolejny Ford. Zobaczcie, w jakim stanie jest Adam Opel. Tak. Opel Adam, tak? Tak jest. Opel Adam. Adam Opel. Kiedyś niezwykle drogi samochód. Dzisiaj kończy w takim stanie na złomowisku. A to jest chyba Fiat Mirafiori, co? Nie wiem, Radek. Tak mi przypomina coś sylwetką Fiata Mirafiori, ale
ale też nie jestem pewien do końca. Może ten, kto będzie oglądał ten film, będzie wiedział. Proszę bardzo, Mercedes. Masz swojego Mercedesa, nawet nie jeden. Mercedes, tak zwana beczka. Tak, i to jest ta beczka jeszcze z lat 70. z podłużnymi światłami. Tak. I jedna i druga. Bardzo drogi samochód w tej chwili. Jak jest odrestaurowany. Bardzo drogi samochód. Na tamte czasy również. I kolejny maluszek. Proszę bardzo. Nerdowski dwusów. Czyli Wartburg. Zobacz, 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 co znalazłem. Patrz. Przeszedłem koło niego, a tutaj mamy pięknego garbuska. Rover Stelmi. Wow. No, to już była klasa samochodu. Klasa sama w sobie. Gablota. W latach 80. kosztował fortunę. I polonezik. Zobaczcie, jaki przepiękny Ford. Amerykański samochód. No fajny, fajny sprzęt. Van. I kończymy tę wyprawę z tego zapomnianego miejsca, gdzie się czas zatrzymał dla tych wspaniałych niegdyś, kiedyś samochodów. Te samochody, tak jak sami widzieliście, no swoje już przeżyły. Swoje już przeżyły, ale i łezka w oku się kręci, że... No bo to są samochody naszych czasów, no nie? Że te samochody właśnie w taki sposób swój żywot kończą. No i my będziemy ten film kończyli, także jak się komuś ten film podobał, to łapki w górę, jeżeli nie, również w górę. Subskrybujcie nasz kanał, to daje nam motywację do dalszych fajnych filmów dla was. No i do zobaczenia w następnych naszych filmach. Trzymajcie się, cześć!